Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Dzisiaj mam dla Was recenzję oraz zasady gry Harry Potter Hogwarts Battle Obrona przed czarną magią. Bardzo długi tytuł, jestem ciekawy jak długi będzie, jak długo będzie wyglądało na YouTube, jak już ten tytuł zrobię. Słuchajcie, to jest gra karciana z mechanizmem budowania talii, którą dostaliśmy do zrecenzowania do wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękujemy. Jest na tyle proste, że nie ma sensu robić osobnej wideoinstrukcji. Zasady opowiem Wam teraz i potem wrócimy na górę i powiem co ja sądzę. Moi drodzy, w grze Harry Potter Hogwarts Battle Obrona przed czarną magią każdy z graczy wciela się w ucznia Hogwartu i będzie walczył, toczył pojedynek z innym graczem, z innym uczniem, tak? Teraz na początku gry wybieracie, czy chcecie być, możecie być z tego samego domu, możecie być z różnych domów, tak? Wtedy dobieracie kartę z emblematem odpowiedniego domu i umieszczacie ją przed sobą. Te plansze umieśćcie przed sobą nie tak, jak ja tutaj Wam pokazałem, tylko umieśćcie, znaczy no w sensie, żeby umieśćcie tak, żeby każdy siedział po przeciwległej stronie. Teraz tak, dobieracie pionki domów, które wybraliście i umieszczacie je na tych oto miejscach po stronie start. Czyli jeżeli ja na przykład wybrałem, co tutaj mamy, Slytherin, jeżeli ja wybrałem, że będę grał domem Slytherin, to siadam sobie tutaj, umieszczam wówczas swój pionek na polu start tutaj. Następnie, słuchajcie, przygotujcie pulę znaczników zdrowia, znaczników monet, znaczników uderzeń oraz tych oto tutaj znaczników ogłuszenia. Teraz w jaki sposób to potem przygotujcie teraz karty. Jakie mamy karty w tej grze? Przede wszystkim mamy karty książek, które możecie rozpoznać po tym, że jest po prostu napisane książka. I to jest kilka takich kart, które działają dokładnie tak samo. Możecie je odłożyć w odkrytym stosie tutaj przy planszy przy napisie biblioteka. Dodatkowo weźcie wszystkie karty uroku, które można rozpoznać po tym, że w tym miejscu mają napisane urok. Wówczas, jak je dobierzecie, to wówczas bardzo dokładnie to potasujcie i umieśćcie tutaj w miejscu, gdzie jest napisane uroki. Każdy z graczy teraz dobiera swoją talię początkową. W zestawach początkowych macie tak, macie jedną kartę różdżki, jedną kartę kociołka, jedną kartę zaklęcia, przepraszam, 7 kart zaklęcia Alohomora, i macie tam do wyboru z trzech takich pierwszych sprzymierzeńców, dobieracie sobie jednego. Ja tutaj na przykład wybrałem kota. Jak już to zrobicie, to taką talię bardzo dokładnie tasujecie. To jest Wasza początkowa talia. Dobieracie pierwszych 5 kart i to jest Wasza początkowa ręka. Zakrytą talię umieszczacie gdzieś przed sobą. Teraz bierzecie wszystkie pozostałe karty i tworzycie z nich talię kart Hogwartu, którą umieszczacie tutaj przy sali. Zakrytą talię gdzieś właśnie tutaj w pobliżu i wykładacie z niej 4 karty, tak żeby wszyscy gracze mieli, żeby obaj gracze mieli spokojne, mogli bez problemu odczytać, co na tych kartach się znajduje. No i teraz słuchajcie, w jaki sposób toczy się rozgrywka? Rozgrywka toczy się tak, że po kolei każdy gracz rozgrywa swoją turę. Pierwszą rzecz, którą robi, to jeżeli ma, na początku tego nie będziecie robić, bo na początku nie będziecie mieli na ręce żadnych kart uroku. Jeżeli ma jakieś karty uroku, to w pierwszej kolejności rozgrywa kartę uroku i ją odrzuca. Może się zdarzyć w trakcie gry, że dobierzecie, w trakcie swojej tury, że dobierzecie, będziecie musieli dobrać kartę uroku na rękę. Wówczas jak tylko ją dobierzecie, również ją musicie rozegrać i odłożyć gdzieś tam na bok. Ale generalnie w swojej turze pierwszą rzeczą jest rozegranie kart uroku. No i teraz uwaga, co robimy w trakcie swojej, co robimy dalej w trakcie swojej tury? Zagrywamy karty z ręki. Po co? Po to, żeby móc otrzymać następujące rzeczy. Otrzymujemy monety, otrzymujemy również takie oto błyskawice oraz otrzymujemy z różnych innych kart serduszka. Teraz w jaki sposób to działa? Za każdą kartę, na której mamy monetę, no dobieramy sobie monety. Tak generalnie możemy dobrać te monety. Nie musicie tego robić, możecie od razu wydać to, co dostajecie z tych kart, ale możecie też sobie najpierw to wszystko pozbierać, tak? Czyli załóżmy, uzbierałem sobie 4 monety, jedną błyskawicę, no i tam powiedzmy, to oczywiście nie przy tych kartach, no ale załóżmy, gdzieś tam uzbierałem sobie jedno serducho. No i teraz, co robię z tymi elementami? Monety wydaję na to, żeby kupić karty z sali. Biorę kartę, na którą mnie stać, i dobieram ją sobie i umieszczam ją u siebie na swoim stosie kart odrzuconych. Na razie ją umieszczam na stosie kart odrzuconych. W miejsce zakupionej karty od razu wykładam nową. Następnie błyskawice wydaję, żeby zadać obrażenia, ataki przeciwnemu graczowi. No i w tym momencie za każdą błyskawicę, którą wydam, przesuwam jego znacznik o jedno pole w jego stronę. To robię za różdżkę. Za każde serce z kolei będę mógł, jeżeli na przykład mój znacznik byłby gdzieś tutaj, to za każde serce mogę swój znacznik przybliżyć z powrotem do pola start.
I teraz jeszcze jedną wam ciekawostkę powiem a propos kart, że wśród kart macie i będą się pojawiali sprzymierzeńcy. Tych sprzymierzeńców zagrywacie odkrytych przed sobą i możecie z nich korzystać bardzo często raz na turę. Oni wam coś dadzą, albo serduszko, albo błyskawice, albo cokolwiek innego. No i wówczas możecie ich mieć przed sobą wyłożonych. Nie pozbywacie się ich na koniec gry, na koniec tury. Ponieważ generalnie, jak skończycie rozgrywać swoją turę, bierzecie wszystkie karty, które zagraliście, odkładacie je na stos kart odrzuconych, następnie z tego stosu ze swojej talii dobieracie 5 kolejnych kart. Jeżeli macie dobrać karty, a wasz stos się wyczerpał, to wówczas bierzecie stos kart odrzuconych i tasujecie go w zupełnie nową talię. W ten sposób karty, które kupiliście, które kupiliście stąd i wtedy pamiętacie trafiły na stos kart odrzuconych, pojawią się u was w talii. I w ten sposób rozgrywka się, słuchajcie, toczy. Jedną rzeczą, której chcę wam powiedzieć przy okazji kart. Na niektórych kartach macie takie oto zdolności z emblematami. Te zdolności możecie rozegrać. Ten efekt, który widzicie tutaj, rozgrywacie zawsze. Ten efekt, który widzicie tutaj, rozegracie tylko i wyłącznie, jeżeli wasz dom pasuje, że tak powiem, emblematem do tego, czyli jeżeli ta zdolność jest przypisana do waszego domu, albo jeżeli macie sprzymierzeńca właśnie z takim emblematem. Zwróćcie uwagę, że niektórzy sprzymierzeńcy, którzy będą się później pojawiali w grę, mają również emblematy domu na lewym górnym rogu karty. Więc jeżeli byście mieli takiego sprzymierzeńca z tym emblematem, to nawet jakbyście nie byli z tego domu, to i tak możecie z takiej zdolności skorzystać. Za każdym razem jak w grze musicie odrzucić kartę, odrzucacie ją na swój stos kart odrzuconych. Jeżeli musicie zniszczyć kartę, to umieszczacie ją gdzieś tutaj w tym oto miejscu przy kartach zniszczonych i ona już do gry nie wróci. I to tak naprawdę wszystko. Co się dzieje w momencie, jak znacznik trafi tutaj na to pole z napisem ogłuszenie? Wówczas zadajecie jedno ogłuszenie swojemu przeciwnikowi, bierzecie jeden z tych znaczników, umieszczacie go w tym oto miejscu na jego karcie domu i następnie resetujecie. To była jakby jedna runda walki. Resetujecie wszystko. Oba pionki wracają na swoje miejsce. Obaj gracze wszystko zbierają. Wszystkie karty zagrane, wszystkie karty ze stosów kart odrzuconych i wszystkich sprzymierzeńców. W tym momencie się sprzymierzeńcy również resetują, nazwijmy to. Tasujecie. Każdy gracz dobiera 5 kart na rękę. Gracz, który przed chwilą został ogłuszony, wybiera, który gracz teraz zaczyna. I to jest wszystko, moi drodzy. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy ogłuszy 3 razy swojego przeciwnika. Ten gracz jest zwycięzcą. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. A teraz wracamy do recenzji. Dobrze, tradycyjnie informacje pudełkowe. Słuchajcie, jest to gra dla dwóch graczy, tylko dla dwóch graczy, no bo tak. I się dobrze sprawdza jako gra dla dwóch graczy. Jest wiek... Wiek 11 plus. Serio? 10 na pewno by sobie z tym poradzili. Może nawet kumate 8-latki, 9-latki, na spokojnie. To naprawdę jest prosta gra. No ale dobra. Wykonanie... Okej. Okay. Jest. Jest wykonana. Jakby nic tutaj nie mogę więcej powiedzieć. No okej, okay. to jest to samo wykonanie, co w ogóle bardziej, jeśli chodzi o karty. O design kart. To jest dokładnie to samo, co widzieliśmy w grze Harry Potter Hogwarts Battle, grze, którą bardzo lubimy, z tego co mam nadzieję pamiętacie, bardzo żeśmy tę grę chwalili w naszej recenzji. Więc jest okej, okay. jest okej, okay, ale tutaj jakby no nic nie zwraca naszej szczególnej uwagi, tak? No jakby, zwłaszcza, że mówię, no jesteśmy po wielu, kilku ładnych, nastu, dziesięciu może nawet już, na pewno, rozgrywek w Hogwarts Battle, więc jakby no tutaj nas nic nie zrzuciło nas po prostu z foteli. Ale jest okej, okay, tak? Jest okej. Okay. Co do samej gry. Powiem tak. Wiecie, że ja bardzo lubię mechanizm budowania talii. Mówiłem o tym już wielokrotnie na tym kanale. Bardzo lubię mechanizm budowania talii. I pewnie dlatego ja nie uważam tej gry za tak jakby totalnie dla mnie zmarnowany czas. Bo powiem wam szczerze, no nie podeszło nam to. Gra nam się wydała jakaś taka troszkę nijaka. To nie jest tak, że to jest coś konkretnie złego. Z takich rzeczy, o których mógłbym powiedzieć, że coś tutaj może nie działać, tak w sensie, że coś mogłoby być zepsutego,
Powiem wam tak, ja zawsze bardzo ostrożnie się wypowiadam, jeśli chodzi o balans, tak? Bo uważam, że jeżeli ktoś ma się wypowiadać tak rzetelnie o balansie gry, czy gra jest dobrze zbalansowana, czy źle zbalansowana, to trzeba naprawdę rozegrać kilkadziesiąt rozgrywek, co najmniej. Tak, żeby móc wtedy powiedzieć, tak, słuchajcie, przetestowałem kilka różnych wariantów, poprawiłem wszystkie błędy, które popełniałem podczas pierwszych rozgrywek, wszystko sprawdziłem, spisałem sobie i faktycznie wychodzi mi, że coś tam. Okej, zdarzają się, żeby nie było. Zdarzają się jakieś takie przypadki, gdzie ewidentnie widzimy, że coś jest niezbalansowane, jak porównamy karty, dwie, chyba w grze Gremlins Incorporated było coś takiego, że dwie karty, które nam dawały bardzo zbliżone korzyści, przy czym jedna z nich była o wiele droższa od drugiej, coś takiego tam było. Więc okej, zdarzają się takie sytuacje, ale co do zasady, w większości przypadków, żeby móc się wypowiedzieć o balansie rzetelnie, trzeba dużo rozegrać. Ja tutaj nie mam kilkudziesięciu rozgrywek ze sobą, ale przytrafiło się to parę razy, że ja miałem takiego pecha, że jakby nie byłem w stanie nadrobić strat. Był taki efekt kuli śnieżnej. Basia miała szczęście i grała takie karty, które sprawiały, że ja nie dość, że musiałem pozbywać się kart, to na przykład dobierałem jakieś kolejne karty tego, jak się nazywało, uroków, tak? I jakby ja po prostu wtedy dostawałem szewskiej pasji, bo nie dość, że nie mam kart w ręce przez to, że Basia mi zabiera karty z ręki, to jeszcze dobieram na ręce karty uroków, które są bezużyteczne. Co oznaczało, że mieliśmy jedną rozgrywkę, gdzie ja gra się do tych trzech tam ogłuszeń, tak? Przez dwie takie rundy walki, dwie ostatnie rundy walki, ja nie kupiłem ani jednej karty. Nie kupiłem ani jednej karty, bo nie było mnie stać na to. Bo Basia dobrała, miała fajne farta, że dobrała sobie, kupiła sobie takie karty, których zagrywanie sprawiało, że musiałem odrzucać karty i musiałem dobierać karty uroku, więc miałem non-stop zapchaną rękę, więc nie dobierałem na rękę ze swojej talii dużo kart, które pozwalało mi coś kupić. Więc ja po prostu siedziałem, ja próbowałem coś tam kombinować, jakieś tam obrażenie Basi zadać, ale za chwilę Basia się leczyła i okej. I po prostu sobie tak grałem, aż do bycia ogłuszonym. No, powiem szczerze, się kompletnie dobrze nie... W ogóle się po prostu źle bawiłem. Nawet to nie jest tak, że się nie bawiłem dobrze, że było jakoś tak niejako. Nie, ja się po prostu źle bawiłem, bo po prostu jakoś tak to się wszystko ułożyło. I mówię, to się nie zdarzyło raz, więc to nie jest tak, że miałem jakiegoś wyjątkowego pecha. To się po prostu mi przytrafiało. Znaczy mi. No przytrafiało się po prostu i tyle. I co jest jakby trochę słabe, no bo ja myślałem, że Harry Potter Hogwarts Battle to będzie taki... Jakby taka odpowiedź na Hero Realms, Star Realms, tylko że w świecie Harry'ego Pottera, co jakby totalnie bym kupił i byłbym totalnie na to, byłbym totalnie skłonny, że tak powiem, sobie taką grę do kolekcji dołożyć. Ale powiem wam tak, właśnie przez to, jak to jest skonstruowane, klimatu tutaj w ogóle nie ma Harry'ego Pottera, to ja powiem wam tak, jeżeli mam grać w jakąś taką dwuosobówkę z mechanizmem budowania talii, to ja sobie zagram Star Realms i Hero Realms, kurde, DC pojedynek superbohaterów. A jeżeli mam grać w coś z Harrym Potterem, no to już wolę zagrać w porządną grę z Harrym Potterem, czyli w oryginalny Harry Potter Hogwarts Battle, tak? To jest dziwny jakiś taki półprodukt, który, nie wiem, miał jakąś chyba lukę wypełnić, czy nie wiem, o co tu chodziło, nie wiem, jaki był pomysł na to. No mówię, mnie to troszkę rozczarowało. To nie jest tak, że tutaj jakoś mówię, oprócz tego, że coś tu jest nie tak, że ta losowość za bardzo mi dała w kość. To już nie jest ten poziom, który ja, że tak powiem, jestem skłonny zaakceptować, jeśli biorę pod uwagę dobrze spędzony czas przy grze. Przy starym z Hero Realms nigdy nie miałem czegoś takiego, że po prostu byłem totalnie, nic nie mogłem zrobić i czułem się taki uwiązany. No nie, a już mam za sobą, 100 rozgrywek, jak nie więcej, może już nawet już więcej chyba, w każdą z starą z Hero Realms. I tam nigdy nie było takiej sytuacji. Okej, zdarzały się słabsze dociągi, że tak powiem, tak, słabsze rozgrywki, no bo kurde, no nie podeszło mi na rękę tak, jakbym chciał. Okej, zdarza się, ale nigdy nie było czegoś takiego, jak było tutaj, że po prostu no ja siedziałem i mówię, no kurde, nic nie mam do roboty, nic nie mogę zrobić. No więc coś takiego jak się dzieje, to już jest dla mnie, taka lampka się zapala, że tutaj trzeba uważać. No więc to jest to, co mówię, to jest to, co sprawia, że nie mogę tej gry z czystym sumieniem polecić. Bardzo mi przykro, jeżeli liczyliście, jeżeli czekaliście na to. Mówię, jak chcecie dwuosobówkę z mechanizmem budowania talii, kupcie sobie Star Realms, Hero Realms. Jeżeli chcecie dobrą grę w świecie Harry'ego Pottera, Harry Potter Hogwarts Battle jest po prostu,
Harry Potter Hogwarts Battle jest po prostu świetną grą. I też ma mechanizm budowania talii. I tam jest klimat. Tam jest faktycznie odczuwalny klimat Harry'ego Pottera. Tutaj takie w sumie nie wiadomo co. Dlatego nie jest to, mówię, najgorsza gra na świecie. Ja po prostu wolę w coś innego. Tak jakby ktoś miał mi to zaproponować, to ja powiem szczerze, możemy zagrać w coś innego? Wolę w coś innego. To jest ta ocena, którą Harry Potter Obrona przed Czarną Magią dostaje ode mnie. Tyle. No nic więcej, powiem szczerze, o tej grze nie mam do powiedzenia, co też moim zdaniem jakby też no, jakby podkreśla jej troszkę taką nijakość z mojego punktu widzenia. Sorry, przykro mi. Ale mimo wszystko dziękuję. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję mimo wszystko wydawnictwu Rebel, że przekazaliście nam także do recenzji, a Was, moi drodzy, zapraszam tradycyjnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania na przykład Hogwarts Battle, bez tego Obrona przed Czarną Magią. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.